Annuncio vobis gaudium magnum <laughs> Habemus papam Apostolstwo Małżonków i rodziców Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 3 sierpnia 1994 roku. Mówiliśmy wiele o roli kobiety w kościele. Rzecz jasna nie mniej ważna jest funkcja mężczyzny. Kościół potrzebuje współpracy obojga, by móc wypełniać swoją misję. Podstawowym środowiskiem, w którym urzeczywistnia się ta współpraca, jest życie małżeńskie, rodzina, ów podstawowy i pierwotny przejaw społecznego wymiaru osoby. Sobór Watykański II, dostrzegając w rozmaitych rodzajach życia i powinnościach jedną świętość, jasno określa życie małżeńskie jako jedną z dróg do świętości. Małżonkom zaś i rodzicom chrześcijańskim przystoi, aby własną idąc drogą, przez całe życie podtrzymywali się wzajemnie w łasce z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłością od Boga potomstwu wpajali chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty, w ten sposób bowiem dają oni wszystkim przykład niestrudzonej i szlachetnej miłości. W ten sposób też budują braterską wspólnotę miłości, i stają się świadkami oraz współpracownikami płodności matki, Kościoła. Na znak i na uczestnictwo w owej miłości, jaką Chrystus umiłował oblubienicę swoją i wydał za nią siebie samego. W życiu pary małżeńskiej i rodziny można zatem wyróżnić dwa podstawowe aspekty: uświęcenie we wspólnocie wiernej miłości i uświęcenie przez płodność z którą wiąże się zadanie chrześcijańskiego wychowania potomstwa. Chcemy się dziś zastanowić nad drogą do świętości, którą idą chrześcijanie żyjący w związku małżeńskim, a więc wielka rzesza wierzących. Ta ważna droga podlega dziś szkodliwym wpływom pewnych nurtów myślowych, dla których pożywkę stanowi hedonizm, szerzący się w całym społeczeństwie. Zacytujmy jeszcze raz wzniosłe słowa Soboru, które mówią, że małżeństwo jest drogą do świętości, ponieważ ma być ona znakiem i uczestnictwem w owej miłości, jaką Chrystus umiłował oblubienicę swoją i wydał za nią siebie samego. Według tej eklezjologicznej wizji, miłość Chrystusa jest źródłem i fundamentem miłości łączącej małżonków. Wypada podkreślić, że chodzi tu o prawdziwą miłość małżeńską, a nie tylko o instynktowny poryw uczucia. Dziś przypisuje się tak wielkie znaczenie płciowości, że głęboka natura miłości zostaje przez to jakby przesłonięta. Oczywiście, także życie płciowe ma swoją własną, realną wartość, którą trzeba docenić, jest to jednak wartość ograniczona, niewystarczająca jako fundament jedności małżeńskiej. Opartej samej swej natury na zaangażowaniu całej osoby. Nie może temu zaprzeczyć żadna zdrowa psychologia czy filozofia miłości. Także doktryna chrześcijańska uwypukla cechy miłości jednoczącej osoby i ukazuje, że na mocy sakramentu należy ona do wzniosłej rzeczywistości łaski i przekazywania boskiej miłości przez Chrystusa. Taki jest sens słów świętego Pawła o małżeństwie. Tajemnica to wielka w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Ta teologiczna tajemnica stanowi dla chrześcijanina podłoże etyki małżeństwa, miłości małżeńskiej i samego życia płciowego. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Łaska i więź sakramentalna sprawiają, że, jako znak i uczestnictwo w miłości Chrystusa, oblubieńca, życie małżeńskie jest dla chrześcijańskich małżonków drogą do uświęcenia, dla Kościoła zaś skutecznym bodźcem do ożywienia właściwej mu komunii miłości. Jak powiada Sobór, małżonkowie budują braterską wspólnotę miłości. Sobór wymienia i uzasadnia obowiązki, jakie ta wzniosła miłość. Nakłada na chrześcijańskich małżonków. Stwierdzając, że winni oni wzajemnie się wspomagać, podkreśla jej altruistyczny charakter. Ta miłość wyraża się przez wzajemną pomoc i wielkoduszne poświęcenie. Mówiąc o wytrwałej miłości na całe życie, Sobór zwraca uwagę na obowiązek wierności, opartej na absolutnej wierności Chrystusa, oblubieńca. To napomnienie, zawsze potrzebne, jest szczególnie nieodzowne w obliczu jednego z wielkich schorzeń współczesnego społeczeństwa, a mianowicie powszechnej plagi rozwodów i wobec ich poważnych konsekwencji, które ponoszą sami małżonkowie i ich dzieci. Przez rozwód mąż i żona zadają sobie głęboką ranę, łamiąc dane przyrzeczenie i zrywając żywotną więź. Jednocześnie szkodzą także dzieciom. Ileż dzieci cierpi z powodu odejścia jednego z rodziców? Trzeba wszystkim przypominać, że Jezus Chrystus przez swoją miłość absolutnie wierną obdarza chrześcijańskich małżonków mocą wierności i zdolnością oparcia się powszechnej dziś i przemożnej pokusie rozwodu. Trzeba przypominać także o tym, że jeśli miłość Chrystusa, oblubieńca do Kościoła, jest miłością odkupieńczą, to miłość małżonków staje się czynnym uczestnictwem w dziele odkupienia. Odkupienie wiąże się z krzyżem. Pozwala to zrozumieć i docenić wartość trudnych doświadczeń, jakie z pewnością nie omijają małżonków, ale które według Bożego zamysłu mają umacniać miłość i zapewnić jeszcze większą płodność życia małżeńskiego. Swoim uczniom. Wstępującym w Związek Małżeński Jezus Chrystus nie obiecuje bynajmniej raju na Ziemi, ale uzdalnia ich i powołuje, by wraz z nim szli drogą, która przez przeciwności i cierpienia umacnia ich związek i prowadzi do radości bardziej doskonałej, czego dowodzi doświadczenie wielu współczesnych par małżeńskich. Samo wypełnianie zadania prokreacji przyczynia się do uświęcenia życia małżeńskiego. Jak to już stwierdziliśmy, mówiąc o macierzyństwie: Miłość małżonków, która nie zamyka się w samej sobie, ale zgodnie z nakazem prawa naturalnego, otwiera się na nowe życie. Z pomocą łaski Bożej staje się praktyką miłości świętej i uświęcającej, poprzez którą małżonkowie wspomagają wzrost kościoła. To samo dotyczy obowiązku wychowania potomstwa, a więc zadania związanego z samą prokreacją. Jak mówi Sobór Watykański II, chrześcijańscy małżonkowie winni wpajać potomstwu chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty. Jest to najważniejszy apostolat w środowisku rodziny. To dzieło duchowej i moralnej formacji dzieci uświęca jednocześnie samych rodziców, którzy zaznają dobrodziejstwa odnowy i pogłębienia własnej wiary? Jak tego dowodzi doświadczenie wielu chrześcijańskich rodzin? Raz jeszcze zatem możemy stwierdzić, że życie małżeńskie jest drogą świętości i apostolatu. Dzisiejsza katecheza przyczynia się więc do pogłębienia naszej wizji rodziny, co ma szczególne znaczenie w tym roku, obchodzonym w Kościele i na świecie, jako rok rodziny.